i zamierzam wejść na szczyt Wielkiej Sowy. Na razicho! Muszę wam powiedzieć, że przed chwilą miałem bardzo ciekawe doświadczenie. Widać fajnej rodzinki, chyba z trójka czy czwórka dzieci i rodzice. No i powiedzieli mi dzień dobry. Tak w ogóle takie to dziwne, bo przecież my wszyscy jesteśmy tacy indywidualiści. I tam dzisiaj już nikt nie myśli w zasadzie o tym, żeby na szlaku komuś dzień dobry powiedzieć. A tu proszę, może trzeba, może warto. Jak tak jeszcze się wspinam, to muszę wam powiedzieć, że wczoraj byłem na super weselu. To było wesele moich przyjaciół, Kasi i Przemka. I w ogóle zaraz wam tu zdjęcie ładne wstawię. I bardzo bym chciał, bardzo bym was prosił, żebyście życzyli im jak najlepiej. Jak to na Śląsku mówią, szczęść Boże młodej parze. Sprawdzałem dzisiaj pogodę w górach. Wszystko mówiło, że będzie ładnie, a tu chmury. No by nie było z tego żadnego deszczu. No bo chciałem wejść dzisiaj na Sowę. No trochę głupia sytuacja, bo jestem jakieś, ja wiem, 400-500 metrów od szczytu i zaczyna padać, a nie wziąłem sobie kurtki, no bo tak jak mówię, spojrzałem na pogodę i było elegancko, ale nie wziąłem pod uwagę tego, że w górach się wszystko może zmienić w ciągu 5 minut, także prawdopodobnie mi się nie uda, ale próbuję. Przyznam się szczerze, że przez chwilę miałem jednak nadzieję, że tu będzie dosyć kameralnie dzisiaj, bo wybory i tak dalej, ale jednak nie,
No cóż, trzeba iść tam, gdzie nie ma ludzi. Z racji tego, że jestem pierdołą, oczywiście pomyliłem szlaki. Musiałem się mniej więcej z połowy drogi wracać, bo bym wyszedł po drugiej stronie góry. Moja pierdołowatość jest taka dosyć usprawiedliwiona, bo bardzo często wchodzę po prostu z tych dwóch miejsc i mi się mylą właśnie te dwa zejścia. I wam jeszcze powiem, którym szlakiem wchodziłem. No, wchodziłem tym szlakiem od Przełęczy Jugowskiej, tam od tego parkingu takiego dużego. Niby mówię, że to jest najtrudniejszy szlak, bo jest dużo kamieni, takich jakichś stromych podejść. Ale fajniej, najfajniej mi się w sumie tym szlakiem wchodzi, także polecam go. Ale faktycznie trzeba przyznać, że jak ktoś zamierza, nie wiem, z dziećmi przyjść tędy, zabrać sobie jakieś tematy piknikowe, to może być ciężko trochę. Jak się wraca, to zawsze czuć każdy kamyczek, każduchny. Może tutaj. Ja bym tu mógł mieszkać. Namiot, raz w tygodniu zakupki. Słowa, liturgię, w której mowa jest o siewcy, o sianiu, o ziarnie. Można więc powiedzieć, że dużo jest o przyrodzie i znajdujemy się akurat w takich okolicznościach, gdzie mamy możliwość tą przyrodę podziwiać. Ja mogę się pochwalić, że wczoraj mniej więcej przed 11 w nocy wróciłem z Beskidów. Dzisiaj jestem na Wielkiej Sowie. Nazywa? DJI Osmo Pocket. Słuchajcie, góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem zawsze. Poszedłem w Góry Sowie, spotkałem mojego dobrego, serdecznego znajomego, księdza Krzysztofa. Bardzo miło. No. Serdecznie. I idziemy teraz w kierunku parkingu. Muszę wam się przyznać, że miałem przygodę, pomyliłem szlaki i musiałem się wrócić jeszcze raz przez górę, bo kilometrów było z 10, się nie opłacało iść. No i teraz idziemy z księdzem Krzysztofem. Po drodze jeszcze zdążyliśmy mszę odprawić. No właśnie. Znaczy ksiądz Krzysztof, on prawie ja śpiewałem. Tak jak to w normalnym kościele, chociaż tutaj wszystko było na polance i w kaplicy. Ksiądz stał przy ołtarzu, organista stał u ludzi. Ale widzisz, przynajmniej ołtarz prymasort z kamienia stały, tak, nie przesunąć się nie da, nie? Jak przepisy mówią. Zgadza się. Trzymajcie się. Cześć.